Hejka, witam Was znowu na moim kanale w nowym filmiku. Jest to prawdopodobnie ostatni filmik w tym roku. Chciałam Wam bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować za tegoroczny vlogmas. Kto ominął jakieś odcinki, to koniecznie musicie to nadrobić. A dzisiaj tradycyjnie zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam moje prezenty, które dostałam od Mikołaja. Oczywiście Wy koniecznie również w komentarzach na dole napiszcie mi, pochwalcie się, co dostaliście i czy jesteście zadowoleni. A teraz już zapraszam Was do oglądania. Muszę powiedzieć, że w tym roku jestem również bardzo zadowolona z prezentów. Dostałam praktycznie wszystko, co chciałam. Są to po prostu moje jakieś wymysły, ale dostałam wszystko, co chciałam. Na sam początek leci coś, co kocham, czyli kaktus. Mój kolejny już do kolekcji. Daję go na sam początek, żeby go odstawić i na pewno się nim nie pokłócić, także taki mały kaktusik. Następnie mamy... Co my tutaj mamy? Uwaga! Dostałam przepiękny, różowy, fluffy termofor. Teraz chciałam mieć swój mięciutki termofor i taki również dostałam z pomponikami, więc jestem zachwycona. Mam swój prywatny, różowy, fluffy termofor. Dalej mamy coś, co na pewno nie będzie pomagało mi w przygotowaniach do matury, ale jest to dodatek do Simsów, Zostań Gwiazdą. Powiem Wam, że już trochę grałam. Ciężko jest ogarnąć, jest dużo fajnych nowych rzeczy i wiele na pewno mam jeszcze tutaj do odkrycia. Następnie jest coś, co również bardzo chciałam dostać i nie wierzę, że doszłam do tego etapu w życiu, kiedy jestem zadowolona z tego, że dostałam książkę, ale tak bardzo chciałam dostać książkę. Tatuażysta z Auschwitz, także jak jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie i w ogóle dobrze mnie znacie, to na pewno wiecie, że Auschwitz, Hitler i te tematy to są moje tematy i bardzo lubię filmy na ten temat, no i jeszcze teraz dostałam książkę, no to już w ogóle jestem zachwycona. No i mam tutaj jeszcze Mikołaja czekoladowego z Milki i szokobonsy. Nawet nie wiecie, jak bardzo czekam, jak nagram ten filmik, żebym wreszcie mogła otworzyć te słodycze i zjeść. Mam tutaj kolejną książkę. Jestem bardzo zadowolona, a mówię dlatego, że już przeczytałam pierwszą część, więc już ponad 80 stron, po prostu nie mogłam się oprzeć. Jest to tak wciągająca książka i tak się fajnie ją czyta, że naprawdę polecam każdemu już po pierwszej części. Jestem w stanie Wam ją polecić. Jest to książka Czesława Bieleckiego, Głowa, instrukcja użytkowania. Taka naprawdę fajna, psychologiczna, życiowa książka. Znajdują się w niej również takie zadania, które należy sobie robić. Kuki, odejdź od kaktusa! Także polecam każdemu. Mogę Wam przytoczyć kilka fajnych nazw rozdziałów, jakie tu są. Na przykład o trzech pokoleniach, o inteligencji, o rozmowach, o lekturach, na przykład tych szkolnych, o decyzjach, sukcesach i porażkach. Na druga część to jest na przykład porządek w głowie, umysł i ciało. Już się nie mogę doczekać, jak dzisiaj zacznę to czytać, więc dzisiaj już pewnie skończę tą książkę. Ale powiem Wam, że jest naprawdę fantastyczna, taka na pomyślenie i naprawdę fajnie się czyta. Dalej dostałam coś, czego się kompletnie nie spodziewałam. Jest to taki raczej gadżet, Bayer. No ale muszę Wam to pokazać, po prostu totalnie w moim stylu i w życiu bym się czegoś takiego nie spodziewała. Także już pokazuję, co to jest w takim magicznym pudełku. Przede wszystkim folia bąbelkowa, co jest również genialnym prezentem, raczej takim dodatkiem. Czajniczek, o co tu chodzi? Taki mały, fajny czajniczek. Ale to nie jest zwykły czajniczek, moi drodzy. To jest czajniczek z taką podstawką, w której wkładamy tutaj w środku świeczkę zwykłą. I sobie możemy naszą ciepłą herbatkę na przykład trzymać już tutaj, żeby dalej była ciepła, żeby stała sobie na ogniu. I do tego jest jeszcze w pięknym stylu, totalnie mój styl, strasznie mi się podoba i po prostu, no, czy to nie jest cudowne? No ja jestem zakochana, przeuroczej w życiu się tego nie spodziewała. I do tego mam jeszcze herbaty, kawa, nie, to jest herbata jakaś, Yunnan Golden Tips. To jeszcze nie wiem, co za herbata, już nie próbowałam. No i ostatnia taka mała paczuszka, z której również jestem zadowolona bardzo. Jest to m.in. szminka, pomadka z... To jest Rimmel? Tak, to jest z Rimmela, z tej Satin. W odcieniu, uwaga, 430 for sure. W takim odcieniu. Jest naprawdę przepiękna.
Co zła, mamy tu jeszcze Mikołaja czekoladowego, a to z innej paczki, ale tutaj go położyłam już później. Kinderka z kinderków, który już mi się połamał, ale nieważne, i tak zostanie zjedzony spokojnie. Mam tutaj również kinder czekoladki, czyli coś, co kocham, wszyscy wiemy. I również coś, co kocham, czyli Reese's. Naprawdę, nagrałam ten filmik i jak skończę go nagrywać już, to od razu otwieram Reese's, bo naprawdę mam na nie taką ochotę od kilku dni. Także tak. To są wszystkie prezenty, jakie dostałam w tym roku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał na nowy rok, nowe filmiki, nowy rok, nowa ja. Koniecznie w komentarzach, tak jak wspominałam wcześniej, napiszcie, pochwalcie się, co Wy dostaliście, czy jesteście zadowoleni. No i oczywiście zapraszam na Instagrama oraz na TikToka. Możecie również wpaść na mojego Facebooka, bo dawno o nim nie wspominałam, i tam polajkować, bo tam jak udostępniam filmik, to od razu go tam publikuję, link do niego. Także dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie. No i widzimy się już w nowym roku, w nowym filmiku.